organizatorami konkursu są ambasada i uniwersytet, ale takie pierwsze zasady konkursu wyznaczyła ambasada, więc może w tym konkursie wziąć udział Chińczyk, który mówi po polsku. Toku studiów polonistycznych zacząłem coraz lepiej poznawać język polski, historię oraz kulturę Polski. Uczestnik ma 3,5 do 4 minut na wygłoszenie swojego przemówienia i ma ono dotyczyć mnie i Polski. Taki jest temat. W Polsce największe wrażenie zrobiła na mnie grzeczność. Najczęściej słyszę Polaków mówiących przepraszam. Ja jestem pod wielkim wrażeniem znajomości języka. Widać inną wrażliwość, inny sposób patrzenia na Polskę, na historię, na kulturę właśnie ze strony chińskich studentów. Studiowanie za granicą jest bogate, a i kolorowe, chociaż nie można uniknąć niepowodzeń. Ale to proces rozwoju, którego musi doświadczyć każdy student międzynarodowy. Polska czy Europa Środkowo-Wschodnia jest również dla nich krajem czy regionem, którym łatwo się jest zaklimatyzować i dopiero potem ewentualnie poznać kraje zachodnie. Także jesteśmy taką bramą dla Europy Zachodniej, dla świata, dla właśnie Chińczyków. Już do wszystkiego się przyzwyczaiłam i teraz czuję się Polką. Uwielbiam złotą polską jesień najbardziej. Lasy mienią się wtedy przeróżnymi barwami liści. Widać tą inność tego języka w ich wydaniu, w sensie tej muzyki, prawda, tego dźwięku, wyrażania myśli. Także jest to niewątpliwie bardzo ciekawe i nie ostatnie doświadczenia w tym zakresie.